Kiedy dowiedziałam się, że mam przygotować rozważanie dzisiejszego Słowa Bożego, najpierw zastanawiałam się, co to będzie za Ewangelia na dzisiejszy dzień. I kiedy przeczytałam, pomyślałam sobie, że Duch Święty naprawdę ma poczucie humoru. Ponieważ prowadzę na co dzień ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w którym wszystkie osoby są niemówiące, i Pan Bóg daje mi Ewangelię do rozważenia, w której Zachariasz nie mówi. Krewni i znajomi, którzy do niego przychodzą, próbują mu przekazać informacje za pomocą znaków, a on odpowiadając po prostu prosi o tabliczkę. To są wszystko tak naprawdę sytuacje, które mam na co dzień w naszym ośrodku. Staramy się tutaj dotrzeć do osób głęboko niepełnosprawnych i próbujemy za pomocą komunikacji wspomagającej i alternatywnej zrozumieć, co kryje się w ich sercach, zrozumieć, co chcieliby nam przekazać, po prostu próbować dotrzeć do ich świata. Myślę, że ta Ewangelia w pierwszym takim moim rozumieniu jest no właśnie słowem odnoszącym się do sytuacji, w której obecnie jestem, gdzie pracuję, ale co się dzieje później? I to jest takie słowo klucz dla mnie w tej Ewangelii. Wszyscy zdumieli się. Ja myślę, że to jest też przypomnienie dla nas. Po pierwsze, czy my jeszcze się zdumiewamy tym, jaki jest Jezus, jaki jest Pan Bóg, kiedy przychodzi do nas w drugich osobach? My codziennie spotykamy tutaj naszych niepełnosprawnych i cieszymy się z takich małych ich sukcesów właśnie w tej komunikacji, kiedy im się udaje coś, co po ludzku dla innych ludzi jest zupełnie czymś małym. To jest ich ogromny sukces. I myślę, że za każdym razem zdumiewamy się tymi rzeczami. I to jest taka sytuacja, w której to zdumienie towarzyszy nam, kiedy patrzymy na nich i widzimy w nich też Pana Jezusa obecnego. Wszyscy zastanawiają się, kim będzie ten chłopiec. My każdego dnia zastanawiamy się, co jest w sercach naszych uczniów, kim oni będą za chwilę, co się uda nam w nich odkryć. I myślę, że to nie odnosi się tylko do osób niepełnosprawnych. Dla mnie to jest ogromne szczęście, że mogę być tutaj z nimi pracować, bo to są osoby niesamowite i one są naprawdę tak blisko Pana Boga i są osobami świętymi, jestem o tym przekonana. Ale tak naprawdę mamy wokół siebie ludzi. Pan Bóg zawsze stawia ludzi wokół nas. Czy my się zdumiewamy tym, jacy oni są? Czy my próbujemy poznać ich małe sprawy? Czy zastanawiamy się, co kryje się w ich sercach? Bo czasami łatwo nam jest kogoś od razu ocenić. Łatwo nam powiedzieć, ten jest taki, ten jest taki. Czy my w każdym człowieku dostrzegamy Pana Boga? Czy umiemy być dla każdego dobrym? Myślę, że to jest takie zadanie, które w tej Ewangelii też Pan Bóg nam daje. Ja życzę każdemu, żeby potrafił się zawsze zachwycać Jezusem, żeby ta wiara była żywa i żeby tego Jezusa widział w każdym człowieku. W tym małym, opuszczonym, ale też w każdym, którego Pan Bóg postawi na naszej drodze. Bo kim jest ten człowiek, który stoi obok ciebie?